Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w ubiegłym tygodniu w całej Polsce zawyły syreny strażackie. Nie był to sygnał alarmowy, ale sygnał funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wyrażający niezadowolenie z działań resortu, któremu podlegają. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprzez brak jakichkolwiek podwyżek płac Straży Pożarnej i Straży Granicznej wyraziło nierówne traktowanie podległych sobie służb. To działanie doprowadziło do ubiegłotygodniowych protestów w całej Polsce. Nasze państwo, jako gwarant bezpieczeństwa obywateli, nie powinno nierówno traktować przedstawicieli służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa kraju na najwyższych płaszczyznach. Jako członek poselskiego zespołu strażaków i jako poseł wnoszę o przeanalizowanie budżetów Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej na rok 2012 oraz zabezpieczenie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy. Wnoszę też o wypracowanie takich standardów pracy i działań resortu, które nie będą skutkowały utratą zaufania przedstawicieli którejkolwiek ze służb mundurowych do naszego państwa. Dziękuję.